Buenos dias i Buenos Aires, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, a to jest Hearts of Iron 4 na modyfikacji The Great War, gramy naszym Meksykiem i robimy wielką reformę gospodarki oraz armii. Na czym my teraz pracujemy? Teraz bierzemy sobie cel narodowy, który powinien troszeczkę nam pomóc manpowerem, dostaniemy troszeczkę doświadczenia armii, bardzo dobrze. Ty masz za dużą armię, ciebie powinno, te dywizje powinny zostać przeszkolone. Ty jesteś gotowy, to ty możesz w sumie... Aha, ty już możesz iść do nowej armii. Co my tutaj mamy? Tu mamy jedną pełną gotową armię. Co, może gotową to złe słowo, bo nie mają w ogóle zagrożenia zaopatrzenia ci żołnierze. No ale zawsze coś. Na wszelki wielki... Ja bym ciebie wrzucił może już na granicę ze Stanami Zjednoczonymi, żebyś ty powolutku tutaj się przegrupował, zdobył doświadczenie, znaczy przygotował sobie plan, żeby to jakoś wyglądało. Może jakoś to będzie, może jakoś to będzie. Te dywizje trzeba przeszkolić. Brakuje nam dosłownie wszystkiego. Mamy dosłownie 5 fabryk militarnych. Zrobiliśmy jakieś pierwsze modele wozów opancerzonych, ale co mi do tego? Mamy rok 12. Czy ja w roku 12 mogę coś sensownego zrobić? To jest wszystko do 14, czyli praktycznie do wybuchu wojny. Mógłbym piechotę morską sobie zrobić, a zróbmy sobie, kto mi zabroni, kto go temu zabroni. Doktrynkę ciśniemy całutki czas? Tak. Doktrynkę cały czas robimy, 151 dni, troszeczkę potrwa. Mamy mało doświadczenia, znaczy siły politycznej. Przydałoby się wprowadzić jakiegoś pana do doświadczenia armii. Mam już wprowadzonego, super, super. Mamy jedną partię, która całkowicie przejęła władzę, to też jest zawsze wskazane. Moglibyśmy coś szkolić, mamy 90 tysięcy manpowera, zaraz dostaniemy kolejne 200 tysięcy. Więc jakieś dywizje tutaj powolutku, weźmy szkólmy was. Powiedzmy... W trzech tych wystawiajcie się, powiedzmy, tutaj to będą takie lekkie dywizje, które mają cokolwiek robić, powiedzmy, że zapełniać luki, jakie powstaną. Czemu my was nie możemy przeszkolić? Pewnie dlatego, że nie ma zaopatrzenia. Dobra, nie szkulcie was, bo na razie tylko zużywacie zaopatrzenie, które już się wyprodukowało w jakichś tam ilościach. To tak średnio przydatne, ale czy ja mógłbym coś innego zrobić? To jest wszystko 16 rok. No, to może się przydać. Na upartego może się przydać. Mamy już 17 pracujących fabryk cywilnych. To bardzo dobra wiadomość. Jak wygląda wojna w Europie? Czy Serbia sobie radzi z Ottomanami? No, powiedzmy, że Grecy są blisko Konstantynopola. To jakieś malutkie pakieciki. Ktoś coś puszuje. Okej, mamy rok 12. To jest pierwsza wojna bałkańska. Interesujące. Bo wy walczycie wszyscy przeciwko Turcji, tak? Tak. Grecja, Bułgaria, Serbia oraz... Co? Wy Serbię? Okej, okay, interesujące. Aha, Czarnogóra, dobra. To wiele wyjaśnia. Dobra, to wy sobie walczcie, tam nabijajcie napięcie światowe. Im więcej tym oczywiście napięcia światowego, tym lepiej dla mnie, bo mogę sobie przejść na wyższy poziom. Wyższy poziom gospodarki, który oczywiście jest jak najbardziej wskazany. Mamy informację, że mamy niski. 580 ropy, ja pier... Ej, ja też mam dużo surowców. No, trzeba by może troszeczkę jeszcze więcej tego eksportować, ale 580 ropy, ja pierdzielę w Teksasie. I to są nasze prawowite ojczyste ziemie, tak? To są nasze prawowite ojczyste ziemie w Meksyku. To są nie przelewki. Jak wygląda produkcja? Powiedzmy, że tutaj zaraz zaczniemy produkować fabryki cywilne, bo to się skończy 1 października. No dobra, nie tak szybko, ale za niedługo się powinno skończyć. Wszystkiego nam dosłownie brakuje. Jak wygląda eksport? Eksportujemy... W ogóle nie eksportujemy ropy. Eksportujemy bardzo dużo stali. Okej, mamy jeszcze i spory nadmiar. Tego nie eksportujemy. Tego również drewna nie eksportujemy. Węgla, więc tylko stal eksportujemy. No dobrze, ale to jest zawsze jakieś tutaj parę fabryk nam wpada. Czy mogę zobaczyć ile bezpośrednio? 7 fabryk cywilnych bezpośrednio nam wpada z eksportu. Już widzę, że zaczęła się pierwsza fabryka militarna budować. Świetnie, świetnie, to się na pewno przyda. Wy jesteście gotowi. No jakby co, to moglibyście atakować, ale to Amerykańcy wystawili 3 dywizje na tej granicy, więc nie ma się o co obawiać. Czy pierwszeństwo lecą dywizje na uzupełnienie oraz modernizację? Tak, ale tutaj macie jakieś surowce, znaczy surowce z wyposażenie. Powoli szkolicie te dywizje, więc jakieś tutaj nadmiary z zaopatrzenia. Chyba to są te starsze modele karabinów dostajecie, te, które wyszły z obiegu, tak? Manpower Infantry Equipment. Wy chyba dostajecie ten starszy model karabinów, bo my przeszliśmy na ten nowszy, ale mieliśmy jakieś zapasy... gdzie to jest? Mieliśmy jakieś zapasy tego starego, teraz mamy ten nowy, wdrażamy. Tutaj będą dopiero weapons trójka, będzie w roku 16, jest to jeszcze bardzo odległa przyszłość. Mamy 9% buścik za Export Focus, tutaj za malutkie badania. Okej, spoko, to się również przyda.
Okej, i mamy 200 tysięcy manpowera w gratisie, super, zajebiście, o to chodziło. Mógłbym teraz to zrobić. No, tu dostajemy dużo fajnych rzeczy, ale czy ja mogę zrobić przemysł? Nie, przemysłu jeszcze nie mogę zrobić. Troszeczkę boli mnie to, że ten przemysł jest tak ograniczony czasowo. No dobra, więc myślę, że dyplomatycznie troszeczkę tutaj pogmyramy. O. Nie, zróbmy to, to zawsze jest fajna rzecz, dostać darmowy manpower. Chyba zostaniemy też skrócony czas szkolenia. Nie, 5% do populacji. Okej, to dobrze. To nawet lepiej. Troszeczkę zmniejszona kara do partyzantów. Okej. Dostaliśmy dużo doświadczenia armii. Czy ja chcę jeszcze modernizować te moje dywizje? No przydałoby się je zmodernizować, ale czy ja jestem na to gotów? No powiedzmy, że chcę jeszcze jedną infantrię wrzucić. I powiedzmy, że jeszcze jedną infantrię wrzucić. I tutaj, czy ja bym chciał coś wrzucić logistyczną? Może kompanię i tak mnie nie stać już. No dobra, no powiedzmy, że coś takiego. Pewnie teraz potrzebuję ogromnej ilości karabinów. Fajnie, nie potrzebuję. Okej. Manpower pewnie mi teraz spadnie. Wasze przeszkolenie również? Nie, jeszcze żyjecie, ale Boże, wy w ogóle nie macie zaopatrzenia za grosz. Prawie jakbym, czuję się jakbym prawie grał jak Związkiem Radzieckim. Taka sama sytuacja była na początku. No ale te słabe dywizje tutaj powolutku nam się szkolą. Interesujące. Nawet mógłbym je już wystawić? Nie, to musi być jakiś ten starszy rodzaj karabinów dostajecie, bo to niemożliwe, żeby tak szybko dla was to szło. Okej. Powinny nam się niedługo fabryki militarne wystawiać? Nie, jeszcze się nie wystawiają. Jeszcze cały czas tego jednego cywilniaka męczymy. No to co? No to najpierw pewnie do tego, potem do tego, potem do lekkiej artylerii, bo w sumie najwięcej potrzebujemy. A potem będziemy się zastanawiać, jak wyglądają moje kawaleryjskie dywizje. To są takie po prostu 4T. No spoko. Mógłbym w sumie was też pomyśleć o zrobieniu... Nie, to nie ma sensu, to nie ma sensu. Okej, zrobiliśmy marinesów. Mam rok 12 listopad. To tak średnio przydatne w sumie. Tutaj robimy. Doktryna morska, samoloty jakieś? No wrzuć mi tego skauta? Czy nie? Sygnalizacyjne kampanie się dopiero robią. No dobra, wrzuć mi tego skauta. Zrobiliśmy drugi poziom okopów, zajebiście. Czy my chcemy wydobycie ropy? Nie chciałbym tego, bo to jest nieprzydatne tak na dłuższą metę. Zrób mi żandarmerię. Cztery dywizje się wystawiły. Super, to się na pewno przyda. Cztery dywizje wystawione. Wrzućmy na razie was i zacznijcie się może szkolić. Może to jednak szkolenie wskoczy na wyższy poziom. Te słabsze dywizje chciałbym, żeby po prostu zapychały linię frontu, skoro mamy ten manpower, a nie mamy zaopatrzenia. Wow, bardzo szybki fokus. Co bym chciał teraz zrobić? Przygotowanie do rekonquisty. O, buścik do doktryn. No tu dostajemy karę do siły politycznej. Ja bym chciał jeszcze wprowadzać troszeczkę zmian. A tu dostajemy bonusik do tego. A ja mogę przejść na kolejne gospodarki? Nie, niestety nie mogę. Okej, no weźmy sobie. I mamy kolejną doktrynkę. Zajebiście, więc oczywiście ciśniemy ją dalej. Zajebiście. Zaraz zrobimy kampanię sygnalizacyjną, tutaj również wrzucimy do naszych batalionów. No i Ottomani, tak jakby, czy wy macie port? Macie dwa porty, bo jakby nie było tych dwóch portów, no to całkowicie ci są odcięci. Ale Konstantynopol się utrzymał. W pewnym momencie chyba Serbowie się tutaj zdesantowali, jak dobrze pamiętam. Czegoś mi brakuje? Aluminium 1 to nie jest żaden problem. Tu widzę, że jakiś malutki pakiecik powstał. No, ale Ottomani się bronią. Bronią się, jednak ta wojna bałkańska nie jest taka łatwa dla Serbii. Jednak Ottomani kebaby nasze kochane jakiś opór stawiają. Okej, mamy milion manpowera, super. No i teraz widać, że... Nie, no to musiały być jakiś... Infantry equipment. Jest w braku, ale mamy już dwie fabryki. Jedna fabryka nam się zrobiła, zajebiście. No i teraz zaczniemy produkować te fabryki militarne, co jest w sumie najlepsze. W ostateczności moglibyśmy... Ile to się robi? 2000, fabryka militarna 4000. Okej, czyli dwukrotnie szybciej byśmy to robili. Ciekawe. Mamy rok 13. Czy coś mi to odblokowuje? Zapewne nie. Tu mamy buściki, czy to coś da? 163 dni. Ale to nie opłaca się w sumie robić. 159 dni również to się nam nie opłaca robić. No nie wiem, no zrób te samochody, ale nie wiem, czy jak
one mają mi pomóc. Okej, dobra, wiesz, że jesteście przeszkoleni, to są te nasze śmieszne takie dywizyjki, które będą coś tutaj działać. Ciebie można wrzucić na przeszkolenie, was również. Oj, was również trzeba by przeszkolić. Fakt, całkowicie wam doświadczenie spadło, niestety. Po tym, jak wrzuciłem więcej dywizji. No dobra. Z demonstracji sufrażystek, kobiety chcą prawa wyborcze, niech będzie. Ameryka właśnie chyba miała wybory prezydenckie. Czekajcie, wrzućmy kampanie sygnalizacyjne. Okej. To są te nasze cztery dywizje. Zrobiliśmy kolejny cel narodowy. Tu tracimy siłę polityczną, ale dostajemy manpower. Okej. Dostaję cywilne fortyfikacje w Chiapas. Gdzie jest Chiapas? Jak to się wymawia? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chiapas to jest gdzieś może tutaj? No teoretycznie mogę sobie sprawdzić. Chiapas, gdzie to jest? O Boże, tutaj naprawdę ja wolałbym na północy przy amerykańskiej granicy, a nie tutaj na południu. Ale mi się odblokował kolejny fokus przemysłu, więc oczywiście go sobie weźmiemy. Przy okazji, czy ja mogę coś tu ciekawego wrzucić? To może gdybyśmy, jakbyśmy chcieli robić jakąś linię Maginota na północy. Political power, no w sumie nie głupie. Nieprzydatne, nieprzydatne. Na razie to jest nic, na razie nam nie, się nie przyda. Artillery attack. Tu jest dużo fajnych kolesi, którzy mogliby nam pomóc. Industrial research time. Cemento Cruz Azul. Okej, wrzućmy ciebie, chociaż mogłem zobaczyć. Nie no, na pewno war economy nie mogłem przejść. No dobra, niech będzie. Robimy. Grecja skapitulowała. Niesamowite. Dostaniemy jedną cywilną fabryczkę. Super, to się przyda. Jeden slot. No, zawsze coś, zawsze do przodu. Powolutku, na spokojnie będzie to lepiej wyglądało. Okej, wy jesteście dywizją gotową. Szkoda, że Grecja skapitulowała. To jest to oczywiście troszeczkę osłabi Serbię oraz Bułgarię. Czy dla nas lepiej jest, żeby Ottomani przegrali, czy wygrali? Znaczy, wojną włoską przegrali, stracili Libię na rzecz Włoch. Ale jeżeli Serbia nie będzie istniała, to nie będzie zamachu chyba na arcyksięcia, więc... Czy wybuchłaby wtedy wojna? Halo, halo, bo jeżeli Serbia przestanie istnieć, Serbowie Ottomani ją zanektują, to czy wojna wybuchnie? To jest pytanie. Interesujące. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie walczą. Jak to wygląda z waszej strony dywizyjnie? Macie gospodarkę wojenną, super. 242 dywizje, 306 dywizji, o matko, wy macie 28, 54. Czarnogóra ma 8. No, chociaż tutaj widzę, że jakaś ofensywa poszła, coś tutaj działają w tym kierunku. Wolne fabryki, super, super, więcej karabinów, więcej karabinów. Na razie one są najważniejsze. Widzę, że aluminium cały czas nam brakuje. Teraz dwóch, tak? Cały czas dwóch. Okej. Kolejne dywizje się wystawiły. Wy się szkolicie? Tak, wy się szkolicie, ale powoli się kończycie szkolić. Te cztery dywizje można by wrzucić do przeszkolenia. Super. Kolejne dywizje kończą szkolić. I one będą gotowe. One będą czekały na zaopatrzenie. Jak one już będą miały zaopatrzenie, to będą w pełni gotowe do walki. Zastanawiam się może, czy nie lepiej jednak wrzucić zamiast tej jednej piechoty jeszcze jedną artylerię. Ale czy my się wyrobimy? Nie, bo mamy taki słaby przemysł, to się nie opłaca. Nie. To może kiedyś pomyślimy o zmianie, a póki co jak mamy taką słabą gospodarkę, to nie mamy nawet na co się na to szarpać. Dobra, dostaliśmy jednego darmowego cywilniaka. Pracujemy teraz na 19 fabryk. Teraz zaraz jeszcze z celu dostaniemy jedną militarkę. Czy dało nam to slot gdzieś? Nie, bo też mamy mało slotów. Tak. Patrzymy, że zaraz to skończymy robić i nam się sloty skończą na budowę. Co jest troszeczkę przykre. Dobra, to jest wszystko na 15 rok, jeżeli byśmy chcieli robić jakieś myśliwce, bombowce morskie i tak dalej. Doktrynka się robi, artyleria to jest 14 rok, mamy 13, nie mamy 200 dni, to nie ma co myśleć nawet. To jest wszystko 14. Moglibyśmy zrobić destroyery, ale to też jest 14. Uboty mamy zrobione. To nie wiem, no w sumie to tak się zastanawiam, co możemy zrobić. No nie wiem, no zrób mi to, na przykład. No i zrób to, no. Zawsze może się przydać. No i tak mamy na razie wszystko do przodu, jeżeli chodzi o badania. Na cztery sloty badawcze można naprawdę fajnie to zrobić. Wy się szkolicie, zaraz pewnie będziecie wszyscy gotowi. Okej, kolejna zmiana w rządzie, co ja bym chciał wrzucić? Może tutaj coś? Artillery Research Time, czy mam coś? O właśnie, Small Arm Research Time, według mnie najlepsze. Masowa produkcja, super.
Teraz będziemy myśleć o czymś na dla naszego dowództwa do armii dorzucić jakiegoś specjalistę. Tutaj mamy do artylerii, tutaj mamy maksymalny poziom się okupania, więc my też takie przyjazne rzeczy, bo tutaj co, no marynarki to kompletnie nieprzydatne. Lotnictwa nie posiadamy, specjalnych jednostek górskich, morskich, piechoty morskiej również, tu mamy też okopanie się. Bombowców nie posiadamy, to mogłoby teoretycznie być. Logistyka, Division Attrition. Okej, dobra. Mamy kolejny cel narodowy. Zastanówmy się, co teraz możemy zrobić. Co teraz możemy zrobić? Bo żeby to zrobić, potrzebujemy rok 14. Mamy July 13. Mexican Navy, Air Force nas w ogóle nie interesuje. Doktrynki jakieś szybkie. Może doktrynki jakieś szybkie. To zawsze jeszcze doświadczenie armii by nam wpadło. Wolne fabryki wojskowe. A ciśnij może jedną dorzuć tu i teraz dwie tutaj kolejne niech lecą. A potem tu jedna i tu dwie, albo jedna. Nie szkolimy żadnych dywizji. Super, spróbuj może mi was wyszkolić. Powiedzmy w trzech rzutach. Co tu się wystawiło? Halo, halo. Was chciałbym dorzucić do naszej szkolącej się dywizji. Wy jesteście gotowi, super, to może troszeczkę tych śmieciowych dywizji podrzucimy temu panu. Te dywizje, które są gotowe. Boże, ten status zaopatrzenia, stopień zaopatrzenia jest po prostu żenujący, ale będziemy nad tym pracować. Jakiegoś dobrego generała. Boże, mam dobrych marszałków, ej. Ej, czy to nie jest Porfirio Diaz? On powinien już nie żyć. Halo, panie, ty nie żyjesz. Ale mam naprawdę dobrych marszałków. Ja już walczę na generałów, halo, mam pierwszopoziomowych generałów, fuck. ...30% okopania się. Niesamowity. Planning speed. No weźmy tego pana. Poproszę, tutaj granice, to będzie nasz pierwszy cel w sumie. Zapraszam. Do rozkazu. To są cztery dywizje, które mogłyby się wrzucić tutaj. Tak. Ty masz... Tobie jeszcze brakuje jednej dywizji do szczęścia. Tutaj szkolimy cztery. Tu się będziecie powolutku wystawiać. Oczywiście fokus mamy na uzupełnienia oraz upgrade'y. Jakieś miejsce pod budowę? Nie, nic nie wpadło niestety. Okej, zrobiliśmy kolejne lekkie opancerzone samochody. Doktrynka nam się calutki czas robi, za 40 dni się nam się skończy. Sierpień 13 powiadacie. No dobra, no to wrzuć mi to powiedzmy. Powiedzmy, żeby to było, bo ja nie mam żadnych samolotów, tak. Bo okręty mam jeden okręt, a samolotów nie mam w ogóle. Co tutaj mam? Zaragoza, lekki krążownik. No i super, no i o to chodziło. Zaragoza sobie pływa. Ty jesteś zadowolony, no ale tak jak mówiłem, są trzy dywizje. Właśnie, jak Amerykańcy stoją? Amerykańcy stoją 42 dywizje. Ej, to nie jest tak dużo. 111 fabryk. 27-13. Masakra. Oj, już nie mają izolacji, mają cywilną ekonomię. Fuck, powoli się rozpędzają, to niedobrze. To bardzo niedobrze. Jeżeli oni się rozpędzą, to bo mówiłem, będzie masakra, będzie przykro, będzie źle. Ale jeszcze mamy czas, jeszcze żyjemy. Jeszcze możemy coś tutaj dobudować. Tak trochę dziwne, bo nie mam co badać w sumie. No co, no pancerniki, dreadnoughty to jest troszeczkę strata, ale nic innego. No nie wiem, no wrzuć mi te zeppeliny, ale no meksykańskie zeppeliny, jak to w ogóle brzmi? Pierwszy przelot nad Morzem Śródziemnym. Czy ja bym chciał coś uzupełniać? Kawaleryjskie dywizje? Czy ja chcę je zmieniać? No muszę sobie więcej kawalerii tutaj powrzucać. Żeby zapełnić was do 20. Halo, halo, doktrynka się zrobiła, znaczy cel narodowy. No dobra, powiedzmy, że na razie tak. Cel narodowy kolejny powiadacie, że muszę wybrać. Tego nie mogę zrobić, bo potrzebuję 15 roku. Do artylerii bonusik, to też by się przydało. Early support. Pójdźmy tędy, zobaczymy co się stanie. Kolejny wolny slot i jeszcze jeden wolny slot, super. Aha, bo się nam doktrynka zrobiła, więc zróbmy. Mamy 20% buścik. Październik 13 roku, interesujące. Wrzuć mi październik. Nie wiem, doktrynę morską niech się robią, jak mamy boosta to wykorzystajmy. Jak ta wojna na Bałkanach? Czy to ma się poddają? Dobra, są już w defensywie.
Ale to zaraz powinna pierwsza wojna światowa wybuchnąć, a dopiero wojna bałkańska się kończy. Ciekawe, ciekawe. Dobra, wy macie 15 dywizji, co prawda są wyszkolonych, ale raczej sobie poradzicie z jedną dywizją. Natomiast wy na północy jakoś będziecie musieli to utrzymać. Dobra, ale myślę, że tutaj wam podziękuję za uwagę. Pamiętajcie o serdecznej łapce w górze, jakiś srogi komentarz również się przyda. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Na razie.